wszystko, co nas łączy. Program literacko-muzyczny Okienko Liryczne. Serdecznie witam szanownych słuchaczy Radia Wilno. W studiu Teresa Markiewicz. Zapraszam do wysłuchania kolejnej edycji Okienka Lirycznego. Gościem dzisiejszego programu jest Mirosława Bartoszewicz, wileńska poetka, która w 2011 roku debiutowała wierszami w tygodniku Wileńszczyzny na stronie Pegas. Dzień dobry, Mirosława. Dzień dobry. Mirosława Bartoszewicz jest młodą osobą i obiecującą twórczynią polskiej poezji na Wileńszczyźnie. W swoim czasie ukończyła szkołę średnią w Owierzeniach w rejonie wileńskim. Jest absolwentką Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Natomiast zawodowo szereg lat pracowała jako bibliotekarka. Najpierw w bibliotece w podwileńskiej miejscowości Skojdziszki, następnie w bibliotece w Niemierzy, a ostatnio w Rudominie. Pisanie wierszy do szuflady sukcesywnie zaowocowało wydaniem debiutanckiego tomiku wierszy pod tytułem «Pieśń ujdzie cało», który ukazał się w 2018 roku. Wiersze poetki były również publikowane w kilku antologiach. Należy się spodziewać, że wkrótce ukaże się kolejny tomik, na którego treść złożą się wiersze, m.in. zaprezentowane przez autorkę w dzisiejszym programie. Mirosławo, prawdopodobnie uwielbiasz czytanie książek i podróży. Czy właśnie te pasje inspirują Ciebie do twórczości poetyckiej, a może wiersze piszesz z potrzeby serca, z chęci utrwalenia ważnych dla Ciebie konstatacji niektórych spostrzeżeń w zaistniałych okolicznościach życiowych? No wie, to bardzo zależy. Każdy, ponieważ każdy wiersz pokazuje coś innego, chce powiedzieć coś innego. Także inspiracje do wierszy biorę z bardzo różnych czynników i to są i podróże, i książki, może być jakaś rozmowa. Właśnie akurat jeden wiersz napisałam po rozmowie z siostrą i może być również twórczość innych autorów. Ostatnio zajmuję się na przykład tłumaczeniem z litewskiego na polski litewskich młodych autorów i również to było inspiracją. W ubiegłym roku powstało nowe stowarzyszenie, a raczej zaistniał odlam uzdolnionej literacko młodzieży wileńskiej z racji unowocześnienia oraz operatywności działania literackiej formacji, nie zgadzając się przede wszystkim z rządami byłego prezesa Republikańskiego Stowarzyszenia Literatów Polskich na Litwie świętej pamięci Aleksandra Sokołowskiego o prosowieckim, archaicznym ustosunkowaniu się do działalności wcześniej wspomnianego ugrupowania ludzi piszących wiersze. W nowo powstałej formacji jesteś wiceprezeską, a więc gratuluję i proszę opowiedzieć o działalności Stowarzyszenia Młodych Twórców Literatury Polskiej na Wileńszczyźnie, m.in. o czynach dokonanych i o planach, które należy spodziewać się w przyszłości, będą sukcesywnie zrealizowane. Szykujemy się, na razie nic takiego konkretnego nie zrobiliśmy, ponieważ potrzebowaliśmy czasu, żeby zebrać ludzi, znaleźć młodych, utalentowanych, piszących, napisać jakieś wnioski, no, wymyślić, co chcielibyśmy robić w przyszłości. I akurat zaczęliśmy po trochu działać. Szukujemy właśnie antologię młodych poetów. Będzie taka dwujęzyczna, bo wejdą i polscy, i litewscy autorzy. Post Wilno. Ukaże się również elektroniczna wersja tej antologii. No nie wiem, miałaby, na ile wiem, musiałaby ukazać się chyba na początku przyszłego roku. Staramy się wydawać również osobiste tomiki. To jest przy współpracy ze Związkiem Malarzy Polskich na Litwie Lipsa. Już ukazały się bodajże 4 albo 5 tomików ukazały się. Ostatnio to był tomik Bożeny Naruszewicz. Teraz ukazały się ostatnio 2 nowe. To pana Kardalisa i pani Aliny Lasoto. Także szukujemy akurat prezentację tych tomików. Ukazało się również tłumaczenie Marcinkiewicza Grybu Karas. Przetłumaczył pan Aleksander Śnieżko. Również będzie prezentacja. Tylko na razie zastanawiamy się, w jakiej formie. Czy w formie czytanej, czy w formie spektaklu to zrobić. No i tak po trochu rozkręcamy się, po trochę działamy. Jak nazywa się dokładnie stowarzyszenie? Będzie Związek Literatów Polskich na Litwie. Lietuvos Lenkų Literatų Sąjunga. Dziękuję.
Drodzy słuchacze Okienka Lirycznego, po krótkiej na wstępie dygresji wracamy do czytania wierszy. Dlatego, droga Mirosława, oddaję Ci mikrofon i zapraszam do zaprezentowania swoich najnowszych wierszy. Dziękuję. I no, chciałabym powiedzieć, że ten wiersz może nie jest tak bardzo dużo, ponieważ to nie jest tak, że wiersze nie są, przynajmniej w moim wypadku, nie sztampuję wierszy, tak jak niektórzy, może i są tacy ludzie, ale ja na przykład tak nie potrafię. I dlatego tych wierszy no, ostatnio nie jest za dużo. Odejście. Przysięgałeś miłość, lecz słowa Twe unosi wiatr. Przysięgałeś wierność, te słowa pobił grad. Teraz milczysz, patrząc na gruzy swych słów. Już ich nie słyszysz, nie pamiętasz. Zostawiasz mnie samotną, rozliczyć się ze strat. Ranek. Poprzez aromat porannej kawy z mlekiem czuję zapach naftaliny, a on, siedzący w zadumaniu, z filiżanką w splecionych dłoniach, ze szklanym wzrokiem zaspanych oczu, układa scenariusz nadchodzącego dnia. Siadam naprzeciw, oplatam dłońmi ciepłą filiżankę herbaty i wpadam w zadumę, utkwiwszy wzrok w parze unoszącej się z nadpitych napojów. Układam scenariusz całego życia. Księdzu Twardowskiemu. Księże Janie, podbijający świat skromnością, za życia szukający Jezusa wśród najuboższych, Ty wciąż swymi wierszami przemawiasz do maluczkich i ciągle uczysz wiary, jak sobą zostać w tym świecie i nie być idealnym, bo nie o to chodzi przecież, lecz żeby przyjść do Boga, jak to robią dzieci. Ikarus. Nie słuchałeś, Ojca, nie słuchałeś. Do słońca wzlecieć chciałeś, boś poczuł się jak Bóg, z lekkością swego ciała, jak ptak ponad chmurami, pod niebem kolowałeś, aż gniewny boski Helios roztopił skrzydła Twe i spadłeś w otchłań morską, oddając wodom życie swe. I pokarana duma, tak pycha poskramiona, zginęły razem z Tobą w pienistych falach mórz. To tylko Ojciec widział i oplakiwał Syna. Dobry pasterz. Śpieszysz z dobrą nowiną do chorych i skrzywdzonych. Trzymasz ich za rękę. Rozmawiasz. Uśmiechasz się przez łzy i dajesz nadzieję. Bez twarzy. Zablądziłam na ulicach swego miasta, krążąc po zaułkach jak we śnie. Nie rozpoznaję znudzonych domów, tak do siebie podobnych, bez twarzy. Nie poznaję ulic zbyt prostych, ani zaułków zbyt zawiłych. W duszy mam wyryty inny plan. Moje Wilno. Wilno w duszy, w myślach, w sercu, dusi. Nie daje oddychać. Wilno w marzeniach. Przepiękne, barokowe, przeczyste i niepojęte. Wilno moje. Koniec. 70 lat. 3 pokolenia. Niegasnące spory i żywe wspomnienia. Wciąż tyle zagadek. Wciąż tyle sporów. Jeszcze żywych żołnierzy i zmarłych bez honorów. 70 lat to dużo czy mało. Tu ludzie pamiętają, nie wiedząc, że się stało. Wyklętych Wernerów pamięć ominęła i w lasach, i po wszystkim zła sława ich przy nich stanęła. I ilu los wygnańczy po cudzych krajach rozrzucił, nie pozwolił wrócić, honorem zbalamucił. Rozpacz. Nie śmiech, a łzy i niespełnione sny. To Boża wola, to moja dola. Nie radość, ból, to życia mego sól. To gwiazda jaśniejąca ciemną nocą. To krzyk wyrwany z piersi nocą. I nie pochwala, a nagana, płonąca w piersiach czarną raną. Przebrana w czaszki i lachmany, jak kruków chór, skrzycząco zgrany. Smutek drążący gdzieś tam wewnątrz i trzymający mnie oburącz,
łzy zatrzymane pod powieką, mą duszę palą, policzki pieką. Jest taki kraj, gdzie płyną rzeki, oblany miodem, winem, mlekiem. Jest taki kraj, gdzie ląki pachną, wonnymi kwiaty i rosą ranną. Tam z rana chór słowików budzi, zaspanych jeszcze po pracy ludzi. Tam sobie bocian gniazdo wije nad strzechą chlopów, z których pot pije. Tam szumią lany zbóż, tam bory rosną sno nieprzebyte. Lecz powiedz mi, któż zgadnie, któż, gdzie szukać kraju tego? Jest to rodzinny, ojczysty kraj, gdzie dziady twoje pracowali. Jest on przepiękny, jak miesiąc maj, i musisz się ty nim pochwalić. Moja wieś. Obok drogi stoi mlyn, leśniczówka gdzieś za rogiem, staw zarosły dawno śpi i pies skowyczy w budzie pod progiem. Wiatr tu niesie skądś muzykę, nowe domy wokół stają, a w powietrzu pachnie wiosną i skowronki od rana śpiewają. Obok domów wieczne lipy szumią swymi koronami lub kasztany pachną kwiatem, tak jak piece lakociami. Tuż za polem rośnie las, a za drogą plac wojskowy, o horyzonty ciemny las, a w nim słońce dopolowe. Już czerwoną schodzi luną słońce, siostra robotników, zimą zaś tu sanie suną kolorowych rząd grejików. Spracowani ludzie w chatach wyczekują końca świata. Tutaj poznasz swego brata, nie od razu, lecz po latach. Wieczór przed snem. Dobranoc. Już dzień spać się kładzie. Już słońce zaszło na horyzoncie. Szarzeją w mroku balie i kadzie, i kot mój zasnął w kącie. Dobranoc. Już czerwień nieba pomalu zanika. Z szarością wchodzą na niebo gwiazdy. Już tylko świerszcze grają na smykach. Głęboką ciemność wzrok mój dotyka. Dobranoc. W marzenia senne owinął się świat. W ciszy utonął, w spokoju oddechów. Pąk zwinął się cudowny kwiat, bez niepotrzebnych nikomu słów. Ty jesteś myślą w mojej myśli i duszą z mojej duszy. Twe serce z serca mego zapory świata kruszy. Ty uczuciem mych uczuć i bólem mego bólu i raną z mojej rany, głęboką, aż do duszy. Tyś łzami w moich oczach, uśmiechem na mojej twarzy, porankiem z gwiazd uroczym i kawą, co usta parzy. Spadające gwiazdy. Patrz, jak spadają gwiazdy kaskadą błędnych ogników. Zbierz je po jednej do kapelusza, abyś miał czym upiększyć bezgwiezdną noc, a księżyc, napęczniały z dumy, bladym żarem świeci, aby było dzisiaj jasno, kiedy ostatnia gwiazda odleci. Ku. Rozdarto mi duszę, wiarę, cnotę i zostawiono tylko tęsknotę. Do miasta wielkiego, kolebki poezji i zostawiono na pastwę herezji. Tam czuć było sztukę, czuć ducha polskości. Tutaj zaś fałsz, tu wnętrze zgniłości. Tam duch wszechczasów, to miasto bogów, to tam, nie do Rzymu, wiodą wszystkie drogi. Tam deszcz i łzy nie są tak slone, nim myśli opętane i serce spragnione. A tutaj tylko ściany chłodne, na rynku zaś gołębie głodne. Chcę wrócić, poczuć i zobaczyć, co świat mój mogło tak wypaczyć, odetchnąć z kraj ziemi z niebem i polny kwiat to mieć dla siebie. No i jeszcze akurat chciałbym przedstawić wiersz zainspirowany twórczością młodego litewskiego poety Antanasa Šimkusa, którego tomik też niedawno przetłumaczyłam na język polski. Północne miasteczko. Zostały tu zimować tylko wrony i szare jutrzejsze niebo,
Autostrada? Autostrady tu nie było. Koszary, wieżyczki, deszcz. Żołnierze, rdzewiejące gwiazdy, odgrodzone ogrodzeniem od miasta, niezgrabne litery cyrylicy, poprawnie zeznawali: Boga z nami nie ma. Nie ma i śmierci. Otrzymaliśmy rozkaz wycofania się, bo tu jest za dużo brzydoty, bo tutaj już dawno nie północ. Zimować tu zostają i wrony, i szare jutrzejsze niebo. Przez pustynię ciągną się ulice, domy kończą burzyć koszary. Sklepy i biura, mieszkańcy, psy, samochody, reklamy, beznadziejnie dostojne, jednak nigdy nie wraca ten, który oświadczyłby, że jest przynajmniej śmierć. A północ? Nie ma żadnej północy. Mirosławo, jak się wyjaśniło, jesteś tłumaczem. Tak. Przekładasz z języka litewskiego poezję na język polski. Tak. Jak wiele przetłumaczyłaś już dotychczas? Tłumaczyłam właśnie, akurat tak, jak już wspominałam, pana Andana Sesimkusa, tłumaczyłam litewską poetkę Nidę Tymińskiejtę, tłumaczyłam tekst naukowy profesora Klimki, tłumaczyłam również prozę takiego polskiego, znaczy on jest i prozaikiem, i poetą, ale na razie tylko prozę tłumaczyłam takiego młodego chłopaka Lapatinska. Dość ciekawe teksty ma i również przetłumaczyłam wiersze Dajwy Molity Lukowskiej, nie, wiersze i taką książkę dla dzieci. Na razie, no, powiedzmy tak, szukamy sponsorów, żeby ją wydać. Też bardzo chciałoby się, bo naprawdę bardzo i bardzo dobry tekst, ilustracje samej autorki są bardzo piękne. Jak się okazuje, właśnie, że jesteś doświadczonym tłumaczem. No, mam nadzieję. Powiedz proszę, czy czasami, bo zdarza się, że jeżeli tłumaczy, to później swoją twórczość zaniedbuje autor. Czy ci nie przeszkadza? Dla mnie nie przeszkadza to, ponieważ, no, jak mówisz, ja nie sztampuję poezji, nie sztampuję wierszy i czasami, no, zdarza się, że bywają takie okresy zastoju, nie wiem jak to, czy dobrze wyraziłam się, i no, myślę, że wtedy, żeby w ogóle mieć coś do zrobienia i zająć się czymś, to akurat wtedy biorę się za tłumaczenie. Mam jeszcze kilka pomysłów mam nadzieję, że zrealizuję w przyszłości. I proszę powiedz, czy właśnie jak się ukaże tomik w języku polskim, czy będzie tłumaczony? I jeżeli będzie, to czy sama przetłumaczysz? Zrobisz przekład, czy kogoś poprosisz? Nie wiem, czy będzie tłumaczenie, ale na pewno, jeżeli postanowię, że potrzebne jest tłumaczenie, to kogoś poproszę. Ponieważ jedno jest to, że wiem, że umiem dobrze litewski, ale jednak, żeby tłumaczyć na jakiś język, to trzeba bardzo dokładnie literacko to robić. Ale właśnie chodzi o to, że jeżeli na przykład Polak tłumaczy na język litewski, i to potem jej litewski odbiorca to odczuje. Bo no, mimo wszystko te jakieś zwroty, jakieś wyrazy, wydaje się, że dobrze jest, ale czuje się, że coś nie tak jest. Także lepiej, żeby na jakiś język tłumaczył właśnie człowiek, nosiciel tego języka. Powiedz proszę, teraz ostatnio ukazują się tłumiki dwujęzyczne najczęściej. Polska młodzież, tak. Wileńszczyzny tłumaczy, właśnie dwujęzyczna wersja powstaje tłumiku najczęściej. Jaki cel prześladuje właśnie te dwujęzyczne wydania? Właśnie, żeby przybliżyć na przykład polskich autorów litewskiej publiczności, a litewskich polskiej. Ponieważ jakby tutaj żyjemy obok siebie, jedni obok drugich, ale tak naprawdę nie bardzo dobrze znamy właśnie tą twórczość, czy to będzie litewska, czy to będzie rosyjska, czy jakichś innych narodowości, to akurat myślę, że jest dobrym wyjściem takie tłumaczenie. W związku obecnie powstałym, w którym jesteś wiceprezeską, ten związek gromadzi nie tylko poetów, piszących, autorów, ale i tłumaczy. Większość z członków tego stowarzyszenia jest tłumaczami. Tak, są sami nasi poeci tłumaczą.
są i poetami, i tłumaczami. Na przykład ten sam pan Śnieżko dużo tłumaczy, tak właśnie tak, sam jak przyznaje, że jeżeli nie masz właśnie jakiegoś pomysłu na swój wiersz, no to wtedy siadasz i bierzesz jakiś tomik czy antologię innych pisarzy, zaczynasz pracować nad tym. Jesteś osobą bardzo oczytaną, więc ja chcę po prostu zapytać, kto jest ulubionym autorem? Na przykład poeta jakiś jest najwartościowszy dla ciebie i pisarz być może, bo dużo czytasz. Wie, no z tym to ciągle coś odnajduję, jakichś pisarzy. Bardzo dużo lat, od bardzo wielu lat moim jednym z ulubionych autorów jest właśnie ksiądz Twardowski, któremu jeden z tych moich nowych wierszy jest poświęcony, ale ostatnio na przykład odkryłam Broniewskiego sobie. Jaki by nie był jego życiorys, ale jego liryki i jego poezja są cudowne. Prawda? Zgadzam się. Szanowni słuchacze naszego programu, już zbliża się czas naszego pożegnania. Dlatego dziękuję poetce Mirosławie Bartoszewicz za rozmowę i prezentację jej najnowszych wierszy, jak też życzę, by wenna twórcza nie opuszczała twórczynią jeszcze przez długie lata. Mirosławo, dziękuję ci za przybycie i życzę dobrego zdrowia. Do widzenia. Dziękuję. Wzajemnie również. Do widzenia. Na pożegnanie przypomnę Państwu, że w dzisiejszym Okienku Lirycznym gościliśmy młodą, obiecującą twórczynię słowa wiązanego Mirosławą Bartoszewicz i jak się okazało również sukcesywną tłumaczkę. Program przygotowała i prowadziła Teresa Markiewicz. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Wszystko, co nas łączy. Program literacko-muzyczny Okienko Liryczne. Okienko Liryczne. Spotkania z poetami wileńskimi, ze znanymi i z początkującymi. Czytanie wierszy przez autorów, popisy bardów wileńskich i kapel podwórkowych.